Wygrać w Bełchatowie to coś pięknego. Tak spotkanie w hali Energia w ramach 12. kolejki Plus Ligi podsumował Paweł Woicki, kapitan i rozgrywający Indykpolu AZS Olsztyn, a w przeszłości zawodnik PGS Kry Bełchatów. Z tego jestem najbardziej zadowolony, że potrafiliśmy nie pęknąć. To na ogół takie drużyny topowe są przyzwyczajone, że grają z tymi słabszymi. To grają, ale w pewnym momencie pękają i jest problem z dalszą grą. My dzisiaj tego nie zrobiliśmy, tylko postawiliśmy naprawdę twarde warunki i z tego jestem mega bardzo zadowolony. Nawet wynik, drugorzędna sprawa, ale naprawdę nikt nie pęknął. To jest tak, ja pochodzę z tego regionu, jestem stąd właśnie, bardzo dobrze się czułem w Bełchatowie. Troszkę jak w domu, na swojej ziemi. Przyjeżdżałem tutaj, tak abstrahując od meczu, bardzo dobrze się lubię przyjechać, do spotkać znajomych. Nie zawsze jest czas, ale chociaż troszeczkę czasu z nimi spędzić. A już wygrać to naprawdę, to już takie coś pięknego. Pierwszy raz, jak wyjechałem ze Skry, udało mi się tutaj wygrać. Myślę, że długo się to nie powtórzy. Nie wiem zresztą, może nie, ale super chwila. Ale życzę bardzo dobrze, bo dla mnie to jest naprawdę świetna drużyna.